Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym zapraszam Was do skorzystania z przepisu na smażone koreańskie kluski ryżowe, tym razem w takim kształcie, z kurczakiem, kapustą, groszkiem cukrowym shiitake i marcheweczką. Ja mam tutaj już przygotowaną pierś kurczaka, taką jedną dużą, podwójną, zamarynowaną w sosie sojowym, oleju sezamowym i imbirze i czosnku. Oczywiście wszystkie proporcje podam Wam w opisie filmu. Zapraszam. Na patelni rozgrzewa się już oliwa. Dodam na początek kurczaka. Trzeba będzie go przesmażyć, aż zmieni kolor. Kurczak się już przesmażył, pachnie wyśmienicie. Teraz czas dodać grzyby shiitake. Odlałam sobie już bulion, w którym się moczyły, czyli tą wodę właściwie, w której się moczyły. One po prostu wytworzyły swój bulion. Ja mam tutaj 6 grzybów shiitake, takich malutkich, i 400 g posiekanej drobno białej kapusty. Dodam jeszcze jedną marchewkę pokrojoną w słupki i pozwolimy, żeby tu nam się wszystko ładnie przez kilka minut przysmażyło. Pora dodać 400 g tych kluseczek. Oczywiście jak macie ochotę, to możecie dodać więcej lub mniej, to w zależności na ile osób przewidujecie to danie. Ja mam tutaj przewidziane 3 osoby plus dokładki oczywiście. I teraz przez 5 minut trzeba to przesmażać, ciągle mieszając. Czas dodać ten bulion z shiitaków. To było jakieś 50 ml, myślę. Dodamy teraz, jak mi się tylko uda odkręcić, udało się, dużą łychę sosu ostrygowego dla pogłębienia smaku i łyżkę sosu sojowego. Przemieszamy razem wszystko. Pół łyżeczki oleju sezamowego, ja tutaj poleję na oko. Wiem, że to była jedna łyżeczka jednak. Ale jeżeli chodzi o mnie, to ja uwielbiam olej sezamowy, więc im więcej, tym lepiej. Jeszcze jakieś 2 minutki. I tutaj już na koniec zostawiłam sobie młody groszek cukrowy w strąkach. Jako wcześniej nie blanszowałam, ponieważ on jest tak młodziutki, słodziutki, że go nie trzeba gotować. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi taki ugotowany, to może dodać ugotowany, ale nie jest to konieczne. I teraz trzeba dodać gochugaru. Trzeba, no nie trzeba, ale zachęcam. To jest przepyszna papryka koreańska, wykorzystywana do wyrobu kimchi. Jest dosyć pikantna, ale myślę, że ta ilość, którą dodałam i którą tutaj rozsypałam troszkę, to było około jednej łyżki. Na pewno tutaj wzmocni smak. Jeszcze 2 minutki i będzie można nakładać. Jedzonko jest już gotowe. Ja podam w takiej formie na stół, na patelni. Każdy sobie nałoży taką ilość, jaką będzie chciał i ewentualnie będzie sobie dobierał. Życzę wszystkim smacznego.
Dziękuję wszystkim osobom, które subskrybują mój kanał. Zachęcam też pozostałych do subskrybowania, do gotowania, no i oczywiście, czego mogę Wam życzyć? Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.